Witam w kolejnym odcinku z Fleta na osadzie. W dzisiejszym odcinku robimy żniwa. I jak starczy czasu, to jeszcze pracowanie. Mam 3900 na koncie, ale to za chwilę. Za chwilę będzie więcej pieniążków, spokojnie. Bo muszę oddać kontrakt jeden, a drugi dokończyć. Jedno kontrakt muszę dokończyć, ale to już nie na odcinku, tylko po odcinku. No. Dobra. Tutaj zrobimy wysyp. Bizon niech się sypie. A ja zrobię szybko akcję wapnowania łąki, bo to też jest ważna robota. Dobra, szóstka i ogień. Nie będziemy przekręcać na odcinku, bo nie wolno. Tylko właśnie, czy on na tej szóstce da radę pod tą górkę podjechać, to jest dobre. Dawaj, dawaj, dawaj. 8 na godzinę, ale da radę. Dawaj, dawaj. Ile on w ogóle z tym rocznikiem może jechać? 13 na godzinę? Chyba tak. Nie pamiętam. Dawno nie wapnowałem. A dzisiaj wapnowanie łąki, więc taka fajna robotka. Taka spokojna, na chilku, można powiedzieć. Albo jak to woli, na chilku. Robimy, żeby trochę ładnie wyglądało. Fowse 30. Tutaj jedną łąkę dalej, jak widać. Belki są winięte, tylko trzeba je zwieść. Ale nie ma czasu na to. Miałem to przed odcinkiem zrobić, ale już nie było czasu. Więc po odcinku to zrobię. Bo już była 16 i leciało w telewizji ciężarówką przez Indonezję i trzeba było oglądać. A wiadomo, że to mogłeś zrobić po ciężarówce, by ktoś napisał. Ale po ciężarówce był wyjazd na rowery i tak, dopiero wróciłem do domu. 15 minut temu wróciłem dopiero do domu, a jest 28 jak widać. No więc cały tydzień zaliczony mam. Po tym odcinku będę wolny. I będę miał cały tydzień zaliczony. Cały tydzień odcinków będzie zaliczony. Dzisiaj nowy nabytek sobie jeszcze zrobimy. No kupię tą przyczepę po prostu do zbierania kostek i tyle. To nawet jak po nim nie pojadę, to nic się nie stanie. No to tam tylko 3000 kosztuje. Więc to są śmieszne pieniądze. No, ja tutaj się ładnie wapnuję, więc trochę siana będzie więcej w kolejnym sezonie. W kolejnym pokosie. Dawaj, dawaj, dawaj. Co? A, bo tu krzak się obalił. Myślę, że to jakieś... Nie wiem, co to było w sumie. Wiem, że krzak się obalił, ale nie wiem, co sobie pomyślałem. Dawaj, dawaj, dawaj. Robotka idzie. No nie, zapomniałem tego wyłączyć. Messengera. Zapomniałem Facebooka wyłączyć na kompie. No dobra, niech se pika. Ale czekaj, jak włączę telefon, to mi nie będzie pikać. Właśnie, jak włączę telefon, to Messenger nie powinien pikać. No starczy mi tego na 1,5 tony, a tu jeszcze trochę zostało do wapnowania, więc będzie impreza. Będą jej tak trzeba będzie jechać po worek. Bo na gospodarstwie nie ma chyba worka już. No tak, z brakiem najwyżej to się dowapnuje później, co? Po odcinku. Ale robotka taka na szybko w sumie. Fajna, wapnowanie łąki, no bo... Też nie chciałem samych żniw z rasowaniem robić, więc mówię, że to wapnowanie idealnie mi tu wpasowało się. Trochę tak pojeżdżę, trochę tak i będzie luz robota. Widzę, on chodzi, bo jest odpalony, widzę. Jo, starczy, to ona jeszcze została.
sumie parę przejazdów tylko zostało. Ale jakoś wiele na ten przejazd nie idzie, więc... Więc starczy. No i teraz w sobotę znowu będę walczył z... No teraz w sobotę znowu będę walczył z odcinkami na kolejny tydzień. No i tak to będzie chyba wyglądać, że głównie soboty będę nagrywał. Chociaż kolejny tydzień będzie trochę inaczej. Bo... Zależy jak wyjdzie z... W sumie nie wiem jak to wyjdzie. 800 kilo, dobra, starczy. Starczy, bo myślałem, że zbraknie, ale starczy jednak. W kolejnym odcinku nie wiem co będę robił. Może zrobię tak, że pozbieram pieniążki i tutaj kupię pole numer to. 27 tysięcy, to się da. To się dało zbierać z kontraktów. Może bym się pobawił trochę tymi kosami. I bym porobił trochę kontraktów. Zobaczę. Bo fajnie by było mieć nowe pole wreszcie. Jak wiadomo, jakby było nowe pole, to już by było się dużo lepiej robiło. I wreszcie mógłbym kiszonkę sobie sypać na mój silos, który jest na polu numer 1 postawiony. No i dobra, i więcej już nie wapnuję, bo tam już nie da się tego złapnować. Ale tak dla pewności jeszcze przejadę. Ale widać, że złapnowany do końca, więc nie powinno o tym tego złapać. No widzę, jest złapnowany do końca. O, tylko końcówkę złapało, bo tam nie było. No i dobra, 30 zostawiona. Czwórka musi stać z przyczepą. Oczywiście w offset. I włączymy sobie może dwójkę, żeby realnie było. No bo trójki nie będę na trójce kosił. W teorii mógłbym skosić, ale... Ale bizon na dwójce się zawsze kosi bizonem. Chyba, że jest tęgę zboże, to na jedynce. Ale tak to zazwyczaj dwójka. Dobra, nawrotka. Będę chyba raz przy razie kosił. Ja raz przy razie będę kosił, bo to nie ma GPS-a. Mógłbym tam od krzaków teraz przejechać w sumie. Znaczy od krzaków, od muru tam. No ale to wtedy... Dobra, jadę tędy. Wyrąbane. Co? Dobra. Dobra. Co tu jest ciekawego? O, bo coś krzywo jadę, bo czytam ten, Messengera. Ale dobra, już nie będę czytał. 50%. Więc w teorii bym dojechał. Ale nie, nie będę ryzykował. Dzisiaj nie. Dobra. Trzeba rozciągnąć ten pokos trochę. I teraz jak to zrobić? No tutaj za słupy trzeba się jakoś władować. Wkarować. O tak o pokrzaczunach. Jeszcze rurę urwałem przy okazji. Ale to się da. Prasa da radę. Ktoś tutaj tak trochę wężykiem jechał, ale dobra, to się da. Nie no, ja lubię tego fleta na osadzie, bo to jest zarąbista seria, nie? Tak fajnie mi się tu gra. Bo to są fajne, małe, polskie maszyny. No i to jest ta góra, gdzie tutaj zawsze 3 na godzinę. Więc tutaj ja nic na to nie poradzę. Bizon też zostaje tutaj w łeb.
A siódka, jak tutaj szła pod tą górę, nie dała rady. To dopiero by. Elegancko. Dobra. Dojadę do końca i będę musiał tu przyjechać do przyczepy prawdopodobnie, bo będzie pełno. O! Takie ujęcie mam zrobię. Tylko ten bizon nie ma daszku i to tak wygląda tak sobie. Ale bizon zarąbisty, polecam. Tak jak moje odcinki polecam. Nie tylko z Fletem na osadzie, ale z innych serii. Najbardziej to polecam wam Gearcrux FS17. No chyba, że ktoś nie lubi takiej chaotyki, no to bardziej... W sumie nie wiem, oglądajcie co chcecie i tyle. ...90%. Dobra, jadę się wysypać. Więc bym dojechał od muru, jakbym jechał. Ale już nie chciałem kombinować. Teraz będzie 7 ton. Więc będzie pełna przyczepa, czy nie? Nie pamiętam. A jeszcze jedno pole mam przy jęczmienia do skoszenia, więc... Będzie fajnie. Jo, będzie pełna, bo to jest 6700 chyba. Z tego co pamiętam, to jest 6700. Wsteczny i łogi. Ta, 6700, dobrze mówię. No, czyli mi zostało 56 kilo, no. No więc można powiedzieć, że prawie że idealnie wymierzyłem. W sumie mogę tą trójkę wrzucić tutaj na ten przejazd, żeby trochę się przyjechał. No i dobra, na dwójkę z powrotem, opuścić header i teraz już na raz to powinien zagarnąć. Na jeden zbiornik powinien to zagarnąć. I tak na tym polu będą się wysypać i tak, i tak. Tutaj młyna nie mam, a może sobie postawię kiedyś stary młyn, bo tu mam fajny taki młyn. Ale to jak się będę teleportował, to zaraz zrobię ten kontrakt, jeden. Ten na belki tutaj zostawiam go na razie. Nie będę go ruszał, dotykał. On sobie skończy go po odcinku, ale tutaj jeden kontrakt mam do wysypania. Znaczy muszę tam tylko zboże wysypać. I zobaczycie przy okazji, jak wyglądają kontrakty w mnie. Żeby nie było, że coś cheatuje i oszukuje. Wszystko jest legalnie zarabiane. Nic nie jest dopisywane. A muszę trochę rozbujać tego Fleta na osadzie. No bo to jest fajna seria. A ja chciałbym jak najszybciej ją zakończyć. Znaczy najszybciej. No wiadomo, trzeba się jak fajnie tutaj porozwijać. No i żeby też nie trwała dosyć długo, nie? Tak jak to trwa, tak jak na przykład trwa Felsbrun 3 lata już i dopiero się końcówka zbliża. Więc takiego czegoś bym nie chciał. Dobra, nawet nie będzie pełnego zbiornika, bo tutaj nie ma całego headera. Więc dosyć fajnie. A pod tą górkę zaraz będę hamował. Będę jechał 3 godziny, więc... No i jak starczy czasu, no to wiadomo, będę prasował, tak? Jak nie starczy czasu... Ale powinno starczyć, zrobię najwyżej godzinny odcinek i tyle. Bo wam się należy taki długi odcinek. No zbieranie już nie będę pokazywał, no bo to zbieranie będę robił po odcinku, tak jak wam pokazywałem w zbieraniu siana w poprzednim odcinku, czyli 10. Pokazywałem wam. A ja miniaturki nie mam chyba zrobionej na ten odcinek, więc... Dobra, tam to się wykombinuje, jakieś miniaturkę fajną. O, już mam plan nawet, jaką miniaturkę tu wśród kostek zrobię fajną jakąś. Ale dobra, to trzeba czasu. No bo miniaturki na pewno nie mam do tej serii zrobionej. Ja zawsze po odcinku robię. Dobra, piątka. I zaraz będzie. Jęczmin 2,5 tony. Dosyć fajnie tutaj sypnęło. 7 ton dało. 9,5 tony dało. Coś takiego.
9,5 tony dało. 9600. No bo 300 kilo muszę odjąć. Więc 9... No 9,5 tony dało. No można powiedzieć, że w sumie 9600 prawie. Teraz zobaczymy, jak szóstka se, jak czwórka se poradzi, ale powinna wyrwać tą przyczepę. Na spokojnie. No i tutaj od razu czuć moc. Tylko czemu ja nie mam tutaj... Taką czuć moc, że ona nie chce iść. Dobra, idzie. Idzie czwóreczka. Pod górkę by miała dużo ciężej. Lewo, prawo, bo tutaj często są wypadki. Może trochę za wysoki bieg na start. W sumie też nie pomyślałem o tym, że trochę za wysoki bieg mu rzuciłem. Ale jakoś dał radę. Był powolutku. Dobra, jest. A, na tył, dobra, to ja nie patrzę. A nie chcę się tego przestawiać. Bo nawet nie widzę tego punktu do przestawiania. Więc niech tak sobie po prostu to wysypie i tyle. Nie będę patrzył. No i ogień. Czwórka robi robotę. Z siewnikiem też fajnie będzie szła czwórka. Jak jej się dobrze bieg zapnie, to będzie szła. I teraz powinno być na lewą w sumie. Kable są podłączone, są. No bo bym przecież nie jechał tyle na godzinę. O, i teraz zobaczymy sobie, jak ona szóstka sobie wyrwie z 3 tonami. Na czwórce. I od razu wyrwała, nie? Od razu ma 25 liczników. No więc... W sumie te 7 ton, co tu było, to trochę ją trzymało, jakby nie było. Nie wiem, czy na to drugie pole sobie nie zepnę. No, teraz na lewo jest. Sobie nie podepnę tej autosanki jeszcze jednej. I chyba tak zrobię, wiecie? Że ja sobie tego autosana tutaj z tyłu podepnę. I będę miał trochę więcej, żeby to na raz zabrać. Do przodu jeszcze. Dobra, trzeba dyszel nagiąć. A żeby dyszy nagryć, to trzeba sobie 300 po połączyć. Trzeba teraz wsiąść i podczepić. O, to nie będzie takie proste. Dobra. I w sumie... A, do szaferka wsiadłem przez przypadek. No i w sumie pierwszy sobie zajadę ciągnikiem na pole, a później bizonem. Wiadomo, że jak pojadę bizonem, no to od razu się wetnę, tak? Teoretycznie mógłbym też obkosić pierw i dopiero pojechać przyczepami. Wtedy bym nie musiał dwa razy podjeżdżać, no ale... Ale dobra, niech tak jest. Dawaj, 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 gazu. No teraz czwórką to się zarobiliście, tu jeździ. 42 na godzinę. Można latać, a nie jak wtedy, a nie jak siuntką 27. No jak się 40 na godzinę, to od razu chcecie jechać. Tu sobie stanę po drugiej stronie asfaltu. Tutaj jakby tego drzewka nie było, to bym na miedzy, a nie, to w sumie nawet na miedzy bym nie mógł stanąć. Bo bym stał po, albo po moim polu, albo po sąsiadowym polu bym stał kołem. Dobra, trójka i ogień. Lewo, prawo, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Więc ogień. Ile mam minut? No, 20, więc zanim to skoszę, to będę miał 30. No i sobie poprasuję te 10 minut. Jak chcemy tak się toczy tym bizonem. O, przy okazji promocję wam pokażę, jakie są. Zaraz tutaj tylko sobie skręcę kołami. I zaraz wam pokażę. I zaraz kupię ten nowy nabytek. Czyli tego autosana D50 Autoload, 3000, nic nie zmieniam, kup. Czemu 3200? A, bo tam coś była, jakaś konfiguracja kliknięta.
No dobra. I potem jak skoszę, to zostawię tutaj na tym polu zestaw. No bo z tego pola zrobię sobie miniaturkę. Jakąś fajną. Nie wiem jeszcze jaką, ale coś. Coś wyczarujemy. Dobra, wrzucimy sobie dwójkę. Włączymy sobie header. I się wcapujemy od razu tutaj w ten jęczmień. No i o to chodzi, o, i tak miało to wyglądać. O, słup, ale ominąłem. Dałem radę. Jak dzisiaj jest JR drugi. Sezon drugi dopiero. Sezon drugi. Ja chcę raz na sezon kupić jedno pole. Taki jest plan. Czyli w teorii jak jest jeden pole na sezon, to wychodzi na to, że pól jest 80 coś. Dobra, rób ten zapis szybciej. Czyli co, 80 lat to tak będę grał? Nie, nie. Znaczy, no na razie jedno pole na sezon będzie, ale później wiadomo, że jak będzie im więcej pieniędzy, no to będę 2-3 pola kupował tak, jak będą jakieś mniejsze. No chyba, że jedno duże będzie, no to się wtedy duże kupi pole. Na jeden poprzeczek? Na dwa się postaram zrobić. Ale to pierwsze do asfaltu sobie zrobię poprzeczniaki dwa. Strasznie ciężko pod tym skosem miał, a tu też jest bardziej równo, więc tutaj idzie sobie elegancko, więc z tamtej strony będę zjeżdżał, a z tej będę podjeżdżał. Dobra, samochody stoją, no bo stoję tak jakby na asfalcie. Może by się uda... Tam chłop stoi? Ty, chłop tam stoi. Więc zaraz tutaj muszę szybko ten drugi poprzecznik wykosić, żeby tutaj mógł sobie zestaw postawić. He! Chłop jak się stoi, ty! Jakby chciał mi narąbać. No i dobra, drugi pokos. Będzie szło. Tutaj zaraz drugi poprzeczek sobie trzeba wyrobić. I do tyłu. Tylko żeby do rowu się nie władować. Mówię, żeby się do rowu nie władować, no to już dupa szła do rowu. Ale ogarnąłem. Tutaj dwa poprzeczniaki to będzie szło. Więcej niż dwa poprzeczniaki, więcej niż dwa nie będę robił. Dwa 900. Dobra, tutaj zostawię sobie bizona, bo nie będę go do pewnego ładował. Sobie go tu zostawię. No i żeby wtedy czwórką nie jeździć pod tą górę, się wspinać, tylko od razu się nakręcić i od razu na górę, tak? Dobra, to w sumie żeby od razu na górę, no to sobie obejdę całe pole dookoła, żeby już do wyjazdu była ustawiona. No nie, no czwórka to jest coś pięknego teraz. Tak mi się po... O! Trochę za szybko skręciłem i jęczmień sobie ugniotły. No przyczepa trochę po jęczmieniu poszła, ale to nic. To się da. Ciekawe, czy ja będę miał jedną przyczepę, czy będę miał dwie przyczepy. Czego też nie jestem w stanie wam powiedzieć. Ale dobra, kusimy dalej. 24 minuta, więc zaraz dwa pójdzie te pole. Bo to nie jest takie duże. A ja mogę to sprawdzić sobie tak o pod X-y? 33 ary, a tutaj było... Tak, to było to. No to było pół hektara, a tu jest 33 ary, no to jest mniejsze. Panie, ale do przodu. Bo miałem tego, rewersa wbitego. No jeszcze ten poprzeczniak od rowu i będzie szło. Trochę z kabiny sobie pokoszę. W cudzysłowie z kabiny, której nie ma.
No bo fajnie się bizonem kosi z pierwszej kamery. Wszystko widać. W tych nowych kombajnach już tak nie widać. Do tyłu. Słoma już na pewno wyleciała. Bo stałem w miejscu trochę. No i 4,8 metrów tutaj jest wzięte po wcześniaka, więc starczy. No i dobra, już na pewno wyleciała słoma, ale jeszcze się zatrzymałem dla pewności. No i ogień! Kusimy ten jęczmień. Zobaczymy, jak to będzie lecieć. Dlatego postawiłem sobie czwórkę na górce. Czyli jakby na poprzeczniaku ją postawił, to też by nie przeszkadzała. No ale to już na poprzeczniaku to już wiadomo. By było na pewno dużo ciężej nawrócić bizonem. No tak, tu już trochę górka była i już bizon odczuł. Ale dał radę malutki, dał radę. 43%? No dobra, jeszcze jedno kółko jeszcze zrobię. Dobra, zatrzymaj się pan. Wysyp słoma i jedziemy dalej. O, tu będzie lekko ponad przyczepa, do tego dobrze, że wziąłem dwie. Bo nie chciałem się tutaj dwa razy jeździć. Nie chciałem się tutaj dwa razy jeździć, więc... No, nie chciałem się tutaj dwa razy jeździć, więc zrobiłem tak. Że zapiąłem dwie przyczepy i tyle. No i dobra, tutaj trochę dalej. Jadzim! Bizon ma jedną godzinę ponad już. Tam było 3, teraz będzie 3,5, no to będzie 6,5, tak? No to będzie jedna przyczepa i tutaj będzie dosłownie parę kilo na tą drugą przyczepę sypnięte. Albo tą całą końcówkę na tamtą przyczepę wysypię, żeby nie było, że druga była zupełnie pusta. O, ale tutaj już czuć, że jak ma więcej zbiorników, no to już tak nie idzie pod górkę. Już idzie tylko 4, a nie 7. W teorii mogę na jedynkę rzucić, tylko nie wiem, czy by mu coś to pomogło. A jakbym zrzucił na jedynkę? Nie, to jest 4 na godzinę. Ten bizon ma takie przełożenie, dobra. Że na jedynce 4 na godzinę, na dwójce 12, a na trójce 20. I chyba zaatakuje z góry na dół. No i dobra. Tutaj skończę kosić. To bizona postawię z tyłu i ten jeden pokos zostawię. Słomy na koniec sobie po odcinku go spracuję. Chociaż może... Nie, rury nie będę składał. Chociaż może wyjdzie tak? A, no tak, no przecież na biegu mam dwójkę, więc szybciej nie pojedzie. A nie chcę się przestawiać na trójkę. Na ten kawałek. Bo zaraz znowu bym musiał dwójkę wbić. Ale tutaj pole widać, że wychodzi idealnie pod bizona. No tak, że tu rzepę kosiłem, ale zapomniałem. Zapomniałem, bo już dawno tutaj kosiłem. Kosiłem tutaj przed Wielkanocą w sumie ten rzepak, a jest praktycznie prawie, że dzień dziecka. Ty, dzisiaj dzień dziecka jest, bo czwartek jest. A czwartek jest 1 czerwca. No więc wszystkim dzieciaczkom wszystkiego najlepszego. Wiem, że późno, ale... Ale jak ktoś oglądał do końca, przecież nie wierzę, ale zawsze tam jakieś szanse są. Kg nie wejdzie. Dobra, dosypię na tym pierwszym. I 400 kg na drugą.
Czyli to dało 7 ton 100 kilo. Dokładnie tyle dało, 7 ton i 100 kilo. No i dobra, tak, siódka, siódka. Dobra. Siódka teraz tu. A, będzie szła. Na trójce. Na czwórce. Sorry. Bo prasa i tak idzie tylko 8 na godzinę, więc... Szybciej niż, tu, niż to, co tutaj jest, nie trzeba. No i zobaczymy, jak to pracuje. A fajnie to pracuje. No i elegante. Czym no spodobało mi się wygrania tym setwowy. Teraz chyba w każdym razie nie będę zostawiał. Tak ładnie to wygląda. No tak wam pokażę. Najczęściej pracuję z tej perspektywy, nie wiem czemu, ale tak najlepiej mi się pracuje. No dobra, pojeżdżę trochę z kabiny. No i tu wsiądzę, mogę powiedzieć, że mam kabinę, no bo mam. No i pracujemy sobie, zobaczymy, jak te pole pójdzie szybko. Nie pamiętam sobie, jaką pod drugą górkę podjeżdżał. Nie pamiętam, jaką pod górkę podjeżdżała ta siedziątka, bo dawno już to pracowałem. To pracowałem jeszcze w tygodniu tamtym. Dobra, 32 minuty, więc na spokojnie to spracuję. Jeszcze może tamto pole się uda spracować. Nie wiem, czy co, ale... Nie będę chyba pisał w tym... Nie będę chyba pisał w tytule, że nowy nabytek. No bo po co? Ewentualnie sobie pomyślałem, żeby zrobić sobie koszenie, a nie, żeby zrobić sobie zbieranie kostek. No i wtedy do tego jakieś zrywanie ścierniska. Myślałem, że taki odcinek sobie zrobić. Myślę, że to będzie fajny odcinek. Tak mi się wydaje bynajmniej. Przynajmniej. Bo bynajmniej to jest chyba zaprzeczenie. Tak, no tak, bynajmniej to jest... A nie, dobra, nie wiem. Nie znam się czegoś. Przecież ja głupi jestem niby. Ale to jest, kurde, zaraz będzie sezon trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Jeszcze, kurde, będzie tak, że ja dogonię choć Boleron sezonami. I odcinkami. No wiadomo, że Flet na osadzie będzie miał więcej odcinków niż choć Boleron. No bo wiadomo, co się na choć Boleron dzieje, że mam 3 miliony kredytu. Ale powiem wam, że gdyby nie ten kredyt, to bym nie był tak rozwinięty. Ten kredyt mi dosyć dupkę uratował. Ale widzę, że na tym... na polowej czwórce zarobiście idzie. Stabilnie idzie cały czas 8. Myślałem, że będzie słabła z tą prasą, no ale jednak nie słabnie, to mi się podoba. Pokażę wam trochę tak. Bo to tak, to jest fajne ujęcie. Trochę ciężko się tak jeździ, ale... Ale ogólnie fajne ujęcie. Dobra, ale to tak się patrzy. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Tak się patrzy. Tak ci bierze prasa, a tak ci jedziesz, czy jest jeszcze daleko do końca pola. Pola, czy tam łąki. Zależy, kto co prasuje. Dobra, ale widzę, że tutaj kostek będzie od zarypania. Więc myślę, że fajny odcinek będzie ze zbierania kostek. Ja sobie te drugie... Trzecie pole, sorry. Trzecie pole też sobie skoczę po odcinku. Trzecie pole, tamto moje tej pszenicy jedno. Sobie też skoczę po odcinku, sprasuję. Sobie skoczę, sprasuję. No i na odcinku będę miał zbieranie, tak? Myślę, że dobre pół odcinka będzie zbieranie, bo to fajna akcja będzie. Chcę postawić ciągnik gdzieś na środku i będę sobie chodził z tymi kostkami. Potem trochę wyładowywać. Fajna akcja. I przy okazji dowiem się, ile tej słomy będę miał fizycznie, tak?
No i wtedy będę musiał zarobić sobie pieniążki, żeby kupić sobie pole numer 21, sorry. No, jedynkę. Czemu chciałem powiedzieć 20 coś? Nie wiem. Chciałem powiedzieć 27, a 27 jest tutaj, w tym miejscu. Też fajne pole 27. Będę się starał o nie jak najszybciej kupić. Bo ile to pieniędzy kosztuje? Nie sprawdziłem. 61 tysięcy, to może coś tańszego się znajdzie. Na przykład dwójka. Nie wiem, to się zobaczy wszystko. O, udało się dwa pokosy naraz zabrać. Panie, tak nie wykręcisz. Widzę, że tu na szybko było kontrakt robiony, bo była tutaj, tutaj jest kosiarka rzucona, tam zgrabiarka stoi, tu prasa stoi. Wiadomo, jak to się kontrakty robi, na szybko, tak? Kontrakty zawsze się na szybko robi, żeby jak najszybciej zrobić. I... Czyżby król się obudził? No... No, za... 10 minut. Jak skończę... Odcinek. No jeszcze ten przejazd tutaj będzie i się przejadać na to drugie pole. Jak zrobić pełne żniwa, to pełne żniwa. Znaczy jakby miał pełne żniwa zrobić takie, no to bym jeszcze musiał zebrać tutaj te kostki. A to już nie będę tutaj się męczył. Znaczy męczył, no bo fajny pomysł mam na kolejny odcinek ze zbieraniem kostek. I jakaś praca na nowym polu, tak? Prawdopodobnie gdzieś to będzie lipiec, to nie będzie się. Nie wiem, to zobaczymy. Jakieś ogarnianie tutaj sobie zrobię, na przykład zerwę sobie ściernisko czy coś. I prawie sobie ściernisko 30 i tym moim kurterkiem 2 metry. No myślę, że taki będzie plan. A na siebie we sierpniu. Na razie nie będę ogarniał rzepaku, no bo jest to za małe gospodarstwo. I też za niedługo będzie zmiana kombajnu chyba. Muszę zobaczyć, ile w ogóle kombajn kosztuje, ale to nie będę wam pokazywał jaki. Bo chcę trochę się tym jeszcze moim bizonem mam nacieszyć, ale to jeszcze czas. Zanim będzie większy kombajn, to jeszcze czas. Jeszcze parę odcinków minie, zanim będzie nowy kombajn. I chyba tą drogą sobie w prawo pojadę, bo widzę, że wyskoczę tam koło tego. Że wyskoczę sobie koło... Koło mojego kolejnego pola. No. I nie będę chyba pracy składał, tylko ją pod... Nie, nie będę jej składał, tylko ją podniosę. Tylko ją podniosę, bo drogą będę tylko przez mostek przejeżdżał. Przez mostek tylko będę się przejechać, a tak to... Tak to już będę przy samym polu. No nie, znaczy nie wygląda to pięknie te kostki na tym polu. Coś pięknego. Coś pięknego te kostki, nie? Oby jak najdłużej to trwało te kostki, bo to jest fajna robota. I nie jest to takie czasochłonne, jak mi się wydawało. Dobra, zakres drugi. I jedziemy na kolejne pole. I wtedy znowu rzucę na czwórkę, na 4-1. Znaczy na zakres 1, czyli na polowy. Ja myślałem, że prawie przy polu wyjadę, ale nie wyjadę. Będę musiał kawałek jeszcze asfaltem się przejechać. Ale dobra, to się da. O, siódka. Nie gada, że ja na podwórku wiadę. A nie, dobra, jest droga obok. A to tak na mapie wygląda, jakby na to podwórko miał jechać. Lewo, prawo. Czysto było. A to, że delikatnie wymusiłem, to... To nic z tego.
Dobra, tak, tak i tak. I tak, i tak, i tak. Jak automatycznie już prawie to robię, że zmieniam biegi i ten, opuszczam pracę. No w realu by tak się nie dało, bo w realu trzeba byłoby wyjść i tą korbą tam pokręcić. No ale to jest farming, tak? Nie no, nie mogę się napatrzeć, jak ta słoma wygląda. Coś pięknego. A może by sobie zostawił jeden pokos, kawałek? Kost... Miniaturka jakaś fajna. Zobaczę. Zaraz zobaczę, może coś wykombinuję fajnego na odcinku jeszcze. To nie będę musiał po odcinku myśleć tyle o miniaturce. Dobra, to trzeba jak najbardziej to podprasować. I trzeba wyjść tą kostkę wysadzić. Mnie tu będzie denerwować. Tą też już wysadzę, bo zaraz by wypadła. Dobra, cofaj, cofaj. Dobra, to tyle jak zostanie, to tam nic się nie stanie. I teraz w teorii powinien jechać tak, jak idzie tutaj pasek. Ale ja nie mogę tutaj jechać. Ponieważ stoją tam moje maszyny. Muszę tą kostkę wysadzić. Tutaj w jedno miejsce składam je. Dobra, cofnąć kawałek. Tak, żeby prasy nie utopić. No i teraz ten przejazd. O! Już mam pomysł na miniaturkę. Tylko nie wiem, czy to wypali. Zobacz. Zobaczę, czy to w ogóle wypali, ta miniaturka. Coś takiego. Chciałem tak, żeby ta siuntka stała w słomie. O, coś takiego. Tylko teraz tak, trzeba odpowiednie funkcje włączyć, czyli to. To. Jeszcze flip mod by się przydał. To ten bidon by musiał inaczej stać. Dobra, tepnę się przez mapę już, nie będę chodził do niego. Bo co się stało? Czemu tak wysadziłem? I bizon by musiał stać... Coś takiego, nie? Tym bizon mi trochę nie pasuje. O, tak, tak musi zostać, o. Dobra, może być taka miniaturka. Nie, bo spadnę. Full visibility. I teraz tam. To. I flick mode, dobra. Tutaj bliżej tego, żeby siuntka tu jeszcze weszła. No i dobra. Ja zrobię tutaj jeszcze te... Raz, cztery pokosy i będę kończył odcinek. Będę kończył odcinek, bo 21 rocket z krukiem. Coś tam sobie pogramy i tyle. Ja wiadomo, że jak rocket to trzeba film przesyłać, żeby mieć większe lagi. Chociaż to powiem wam, że nie zawsze, to zależy jaki serwer nam, to zależy jaki serwer dobierze. Bo nieraz przesyłałem filmy i miałem stałe 30 pingu. I nic nie zacinało, a nieraz jak dobierze serwer, to masz cały czas po 500, po 600. Ale że jaki serwer dobierze tak naprawdę. I to najlepsze jest to, że mamy tylko Europę ustawioną. Nic innego.
Nie wiem, czemu to tak dzieje się, ale nieważne. Okej, okay, Google. Czy lubisz mnie? Jesteś moją ulubioną. Jesteś moją ulubioną. Dobra, nie interesuje. A to? Mój procesor tankuje tylko dla ciebie. Bez sensu, to jest w ogóle to, co ten Google mówił, ale dobra. Słuma, akcja słuma. Do tyłu. A już myślałem, że ten, że prasa najedzie na tym, że kółkiem najadę od prasy i że wystrzeli mi tą prasę, ale jednak się udało, że przejechało obok. Dobra, robotka jest fajna. W sumie taka miniaturka też by fajna była stąd. Coś takiego, nie? A dobra, niech jest taka, jaka jest. No to był odcinek 11 z Fleta na osadzie. Czemu chciałem powiedzieć za? Nie wiem czemu za. Ale to jest kolejny odcinek Fleta na osadzie, 11. A w 12 się zobaczymy na zbieraniu kostek, zrywaniu ścierniska. I to chyba tyle. Nic więcej ciekawego się nie planuje na ten odcinek. No bo zanim ja te kostki zabiorę, to będzie około 20 minut. Bo dosyć trochę tych kostek będzie i trochę tych kusów będzie do zrobienia. Ale chyba zacznę od tego pola zbierać, no bo jest fizycznie najdalej, tak? Dobra, zrobię ten jeden przejazd i będę kończył. A tym naokoło wiadomo, że ja sobie zrobię go później. Ta-ra-ta-ra-ta. I teraz jak tu sprytnie nawrócić? Dobra, już wiem jak to nawrócę. Dam w prawo i potem mocno w lewo. I przy okazji zabiorę tego omijaka, co zrobiłem ze słomu. I zrobię tak. I tutaj. A i tak jeszcze jeden został, ale dobra. Już zawsze jest trochę mniejszy. Nie będzie się tak w kulter pchał. No i dobra. Robotka idzie. Prasowanie słomy idzie jak ta. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, do kolejnego odcinka. Pa, pa. Albo nie, zanim kolejny odcinek to wam pokażę jeszcze ten kontrakt, który wybieram. Albo nie. Albo ja pokażę wam, żeby nie było. Później nie było niedomówień, że sobie szczytowałem kasa albo coś. Więc pokażę wam na szybko. Pewnie i tak mi tutaj wyrwie. Ładunek tył na lewą. Wolałbym, żeby na lewą sypała. Wtedy jej tak nie wyrwie. Bo tylko trochę przy niej podniesie się przyczepa, a tak to bym całą musiał podnieść, to by wyrwało ją w ciul. No dobra, te 3 tony to sprzedam już. Plus 110 to cena środowiska? Nie wiem. Pierwszy raz takie coś widzę. No i dobra, chodzi mi o to, że 2600 jeszcze odbieram. No i dobra, i tak widzicie, jak się zrobiło nagle 5000 z kontraktu. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Nie da. No. Coś pięknego, nie? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć, papa.